słów o tym dzisiejszym spotkaniu. No praktycznie nie korzystał pan z rezerwy taktycznej. Od początku pan nie wierzył, że da radę dzisiaj wygrać z Gorzowem? Rezerwy taktyczne mogę mówić, ale z drugiej strony też chciałem, żeby wszyscy pojeździli, bo to jest tak, że przykładowo Jeleniewski, czy tam, jadą pierwsze biegi z zewnętrznych pól, potem jak przychodzi na pierwsze, no to powinnaś rezerwę taktyczną, no to tak bym mu zabierał szansę, a z drugiej strony no, wynik był tak wysoki, korzystny dla tutaj drużyny miejscowej, że właściwie chciałem być pojeździć wszystkim. Ostatnio nie mieliśmy możliwości trenować u siebie, bo jak była opera, później stadion zajęty przez tydzień przez świadków Jehowy, także właściwie pojechaliśmy dzisiaj do meczu z marszu, także dopiero musimy się zabrać za prawdziwe przygotowanie do play-off. A sam mecz, przebieg, jak pan oceni? Nie no, jeżeli... No co mogę ocenić? No, wynik mówi sam za siebie, że jednak odstawaliśmy dużo i z tymi rezerwami taktycznymi. No, Kenneth też nie wygrywał żadnych biegów i Jason też tam się mordował, chociaż miał defekt na pierwszej pozycji. Także no cóż mi pozostaje, no, pogratulować gospodarzom i czekamy co się dalej. Yeah, I'm the best rider today, but unfortunately Gorzów was a stronger team today, and what can I say, it was a tough meeting and tough for me. What happened after your second hit? No, one? You better ask me what happened in my first and second one. I had problems with the bike. First the back wheel fell off and the clutch was burned together. And I have a food poison. I think I have really bad today. And before my last heat, I run over my foot and almost break the foot. So it's not been my lucky day, but I keep fighting and I was top scorer. But are you satisfied with your best score? With my own score? Yeah. Yeah, I'm satisfied, of course. I am. I'm quite satisfied to be top scorer today, and I'm not on the World Cup team next week, but I think I proved today that I should be on the team, so yeah, I'm kind of happy today. What about the track? Was it okay? Yeah, tracks is okay. All Polish tracks are normally good, so... but, you know, they race good on this track, and... you can say it's my first time on this track. I only raced one time last year in the World Cup, but it was raining, and today was different track. So, but good racing track and good crowd and everything. Czy tak mu się ułożyło, nasi błędy w tych wyścigach? To znaczy, czy rozszyfrował tor? Na pewno jest tym. Trzeba sobie powiedzieć, że te występy Macena dobre w meczach Ligi Polskiej świadczą o jego bystrości umysłu. Długo śledził warunki na torze, jak był to przygotowany, jak zrobił, jak był przygotowany, jak on się zachowywał. Powiem tak, trener Marek Cieślak był na meczu z Toruniem. Nie przypadkowo był tutaj. Był na zgrupowaniu kadry, ale przygotowywaliśmy inaczej tor niż na mecz Torunie i inaczej niż na... To jeździ kolana nie widać. Coraz szybszy ten tor. A na tym torze jest proste rozwiązanie. Trzeba naprawdę trzymać gaz. Sami żeście panowie widzieli, jak zawodnicy jadą. Kto nawet po jeździe Mateja, kto urwie gazem, a takie były przypadki nawet dzisiaj i też tłumaczyliśmy Matejowi. To bardzo szybko zawraca na prawą stronę. A jak się jedzie z gazem, to jest piękne widowisko, szybko się jedzie, znakomite ściganie, jest mijanie. Zresztą też takie typy, no to tory, które mieli książę dostępność. To znaczy wredne tory, takie protorody. Pan ich nauczył. Słucham? Nie, ja jak byłem tam trenerem, to robiłem właśnie takie tory jak w Gorzowie. Były znakomite tory.
Ale czym się różnią, tak już prywatnie wywołują, tak? Czym się różnią to Malidę w zeszłym roku z Gorzowem, pierwszy mecz, jak tam witamy, tak. W wyniku nie będę przed grzecznym był, że terminał. Od tego to z Gorzowie na przykład dzisiejszego. To jest... To znaczy, panie Robercie, powiem krótko, nie chcę sobie uzurpować wielkich, przypisywać, ale udało nam się przekonać, chociaż kiedy przyszedłem tu w listopadzie i zacząłem zmieniać nawierzchnię tego toru, no to było wielu, można powiedzieć, recendentów, którzy cieszyliby się bardzo, jeżeli by się, byliśmy konsekwentni, bo wiedziałem, co na tym torze zrobić trzeba. Robiliśmy to wspólnie z Jarkiem Gałą. Praktycznie jest nawierzchnia cała, bo ten tor jest zmieniony, bo sami widzicie, że... A z drugiej strony tor jest taki tutaj w Gorzowie, jak ja przygotowywałem w Lesie. Jest taka, można powiedzieć, gumka od krawężnika i można wszędzie. Jak nie z krawężnika jechać, to po dłużej. No jest, świadczy również o tym, jakie czasy kręcą zawodnicy, nie tylko Tomek Golow. I to jest bardzo, naprawdę bardzo bezpieczne. Ale też przełamało się, można powiedzieć, takie niejako, nie chciałbym tutaj używać brzydkich słów, stereotyp jakiś, którzy wszyscy mówili, znak świadków żydlowym i Gorzowa i Polski, że to przygotowuje Tomek Golow, to przygotowany jest pod Tomka Golowa. Ja nie miałem żadnych problemów z Tomkiem Golowa. Tomek też się do tego toru przystosował, mówi, i przystosuje się między innymi, jak Tomek na takim torze zaczął jeździć, ale bezpiecznym, to że to Tomek jest na cząstka naszej pracy, jedzie w Grand Prix, autentycznie jedzie w Grand Prix bardzo dobrze, bo wtedy te tory nie zaskakują. A jak się jedzie, tylko przystosowuje się do torów takich jak ten stół, równo, twardo, to się nie osiągnie żadnego wyniku. Bo z toru przyczepnego takiego, takiej gumy można powiedzieć, się łatwo przestawić na tory twarde, ale z twardych to jest bardzo, ale to bardzo ciężko. Ale mam tą satysfakcję, że mieliśmy z pełną determinacją, z pełną świadomością, robiliśmy pierwszy tor na Unii, bo wiem, jaką słabą stroną było Unia Leszna na takim torze, ale i wtedy z pełną świadomością zaczęliśmy konsekwentnie zmieniać tor. I chciałbym, żeby to moja drużyna, moi zawodnicy podtrzymali tą determinację i dopisało nam szczęście. To jestem spokojny. To pan prywatnie chciałby trafić na falu bas, czy nie? Ale to jest mała szansa, to jest jedna szansa. To jest niewielka szansa. Niewielka szansa, ale jest. Niech wart. 90 roku, 80. Nie wiem. Moi drodzy, no ja nie kalkuluję w takie rzeczy, czy chciałoby się trafić, czy nie chciałoby się trafić, bo to jest no, ja jeszcze raz postaram się zbudować z moim drużynem taką formę spotkania, że nie będziemy się bali żadnego przeciwnika, a to co powiedziałem, moim celem tej drużyny jest w końcu przełamać to, że odpadaliśmy w sierpniu i dla tych kibiców, dla was wszystkich należy się, że po tej jeździe i jak się widzi obraz tej drużyny, to nie wypada mieć wakacje w sierpniu, prawda? Panie Ryszardzie?